Cześć, nazywam się Kornel Fierski i od 2 lat prowadzę pracownię litograficzną Rakla. Wcześniej znajdowaliśmy się przy ulicy Strzeleckiej, a od teraz znajdujemy się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Na samym początku opowiem troszeczkę o samej litografii. Jest to technika druku płaskiego, technika druku artystycznego już obecnie, wcześniej wykorzystywana komercyjnie. Została wynaleziona pod koniec XVIII wieku przez Alojza Gossenfeldera. Dokładnie została opatentowana w 1799 roku. Metoda ta polega na zatłuszczaniu łupka wapiennego, zwanego potocznie kamieniem litograficznym. Technikę tą wyróżnia względem drzeworytu i technik metalowych to, że nasza powierzchnia matrycy jest powierzchnią płaską. Nasz rysunek powstaje poprzez zatłuszczenie powierzchni kamienia oraz umieszczeniu na niej odpowiedniej ilości farby litograficznej bądź offsetowej. Następnie pod dużym dociskiem prasy farba z naszego kamienia przenoszona jest na papier. Do wykonywania litografii używamy chemii. Są to rozcieńczalniki, takie jak benzyna, nafta, terpentyna. Używamy również gumy arabskiej jako bloker. Używamy też specjalnych narzędzi rysunkowych, specjalnych kredek, tuszy litograficznych. Jest to technika matka współczesnego offsetu. Jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił w tej metodzie druku, zapraszamy Was do naszej pracowni, która mieści się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.